Jesteśmy na stoisku Hyperbook na PGA. Łukasz, powiedz mi, bo wiem, że przygotowaliście jakieś nowe software'owe rozwiązania z dziedziny VR. Czy mógłbyś nam przybliżyć ten temat? Jasne, jak najbardziej. No więc dzisiaj w zasadzie jest taka premiera naszego studia deweloperskiego, HyperVR. Chcieliśmy pokazać użytkownikom przede wszystkim nasze takie dwa produkty, na które dalej chcemy rozwijać. Jednym z nich to jest gra Drones. To jest taka gra właśnie gdzieś tutaj w tle, widać za mną, gdzie się jakby zmieniamy się w postać żołnierza, który po prostu powinien uciekać przed dronami, więc jakby mamy wiele pomysłów, żeby też rozwijać to. Jest to taka typowa strzelanina. Natomiast druga gra, właśnie na której też robimy turniej VR-owy, jest to nowa gra Hyper Arena. To jest coś jeszcze zupełnie innego, gdzie dwóch graczy jednocześnie w tym samym momencie po sieci lokalnej zamienia się po prostu w takich gladiatorów, no i muszą ze sobą stoczyć walkę na takie specjalne dyski. Więc odbywa się to w czasie rzeczywistym, także osoby z zewnątrz też widzą ich w normalnej rzeczywistości, prawda, zmagających się, i widzimy na dużym ekranie, jak to wygląda w tej wirtualnej rzeczywistości, więc jest to bardzo emocjonujące. Też mówię, będzie turniej do wygrania, główna nagroda w turnieju jest do wygrania smartfon HTC 10. Także jestem pewien, że będzie się cieszyło to bardzo dużym zainteresowaniem. A powiedz mi, bo wy współpracujecie z firmą HTC. Czy macie jeszcze w najbliższych planach jakieś nowe pomysły na rozwój VR? Tak, właśnie tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo, bo w tej chwili współpracujemy właśnie tak z HTC Vive. Pod HTC szykujemy nasze gry, aplikacje, ale chcemy bardziej jeszcze rozwijać je. Także mamy w tej chwili około tam 7-8 projektów rozpoczętych. No i cyklicznie, powolutku będziemy pokazywać nasze nowe gry. Robimy nie tylko gry, ale również i aplikacje, czy do sektora medycznego, czy do sektora deweloperskiego. Także niedługo będziemy ujawniać światu, na co nas stać. Natomiast fajne jest to, że jako firma taka już stricte technologiczna, mamy markę Hyperbook, tak produkujemy najmocniejsze laptopy do gier dla graczy właśnie pod VR, i z drugiej strony mamy studio, które tworzy content pod VR, więc mamy zarówno i hardware, i software właśnie pod wirtualną rzeczywistość, no i możemy realizować się jakby w 100% właśnie w tą technologię. Jest to coś zupełnie nowego, więc jesteśmy po prostu w całym centrum takiej rewolucji technologicznej związanej z VR-em. Brzmi to bardzo obiecująco, my będziemy trzymać rękę na pulsie. Dziękuję za rozmowę.